Cześć wszystkim, nazywam się Asia. Urodziłam się we Wrocławiu w Polsce, natomiast od 2 lat mieszkam w Warszawie. Od ponad 3 lat zajmuję się prowadzeniem terapii dla dzieci z autyzmem, pracuję w podejściu behawioralnym. W swojej pracy jestem zatrudniona na stanowisku terapeuty odpowiedzialnego, co znaczy, że mam swoich podopiecznych, za których jestem odpowiedzialna. Piszę dla nich programy terapeutyczne i szkolę cały team terapeutów, który pracuje z danym podopiecznym. Poza tym w swojej pracy także zajmuję się prowadzeniem szkoleń dla profesjonalistów, czyli nauczycieli pracujących w przedszkolach i w szkołach podstawowych, i zajmuję się także prowadzeniem szkoleń dla rodziców, ponieważ to jest też bardzo ważna część mojej pracy, która polega na tym, żeby jak najbardziej wspierać rodziców w wychowywaniu ich dzieci, a także pomaganiu dzieciom stawać się jak najbardziej niezależnymi i żeby mogły się one nauczyć jak największej ilości nowych umiejętności. W mojej pracy jest dla mnie także bardzo ważne dwie rzeczy. Pierwsze to sprawić, żeby coraz bardziej popularne były podejścia terapeutyczne, które są oparte na dowodach, czyli takie, których efektywność jest sprawdzona. Natomiast z drugiej strony, druga część ważna mojej pracy to sprawienie, żeby dzieci ze spektrum autyzmu miały takie same szanse jak inne dzieci, ażeby chodzić do przedszkoli i chodzić do szkół. Czyli chciałabym tutaj walczyć bardzo mocno o integrację dzieci i sprawić, żeby miały one takie same szanse jak inne dzieci, żeby zdobyć edukację, a co za tym idzie, zdobyć dobrą pracę, a także móc mieć po prostu szczęśliwe życie, czyli być w stanie stworzyć związek w przyszłości, być w stanie mieć przyjaciół, po prostu spędzać dobrze czas i być szczęśliwym. Dziękuję bardzo.